Cześć, jestem Klaudia, to kanał No i Już. Witam Was w szybkich odpowiedziach. Wyjaśnij, na czym polega izomeria orto-meta-para. Podaj po dwa przykłady, wzór grupowy i nazwa systematyczna związku chemicznego izomer orto, meta i para. Ok, no to narysujmy sobie tutaj pierścień. Zaznaczymy sobie w nim wiązania i sobie go ponumerujemy. Tutaj mamy 1, 2, 3, 4, 5 i 6. Jeżeli chodzi o izomer orto, oznacza cząsteczkę z podstawnikami w pozycji 1 i 2. Jak mamy izomer meta, to mamy podstawniki w pozycjach 1 i 3, a jak mamy para, to 1 i 4 naprzeciwko niego. No to teraz lecimy z przykładami. I tutaj przed Wami po dwa przykłady. Mamy wzór grupowy i nazwę systematyczną izomerów orto, meta i para. Na przykładzie izomerów chlorotoulenu i metylofenolu. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.